Lecimy do Kenii. Ja się boję, czy mi czasami się jakieś białka nie ścięły. Co to znaczy? Nie wiem, czy nie jestem jakaś głupsza. O co chodzi? Jak ty śmiesznie prowadzisz. Natalia się pochorowała, Matthew ma zatrucie pokarmowe po burgerze, a Marcin Dubiel jest przewodnikiem. Zajebisty trip się szykuje! Marcin Dubiel, przewodnik w Afryce. Dobry, poznajesz Katrysna. Właśnie wchodzę do siebie do salonu, żeby jeszcze sobie zrobić nitko pani brwi. Piękne brwki. Bawcie się dobrze, życzę wam powodzenia na tej misji. Bierz odpowiedzialność za dwóch podopiecznych. Matthew, ty też się nie bój. Kundzia tak jeździ dosyć niebezpiecznie, ale... Nie dam rady, jesteśmy spóźnieni na samolot. Uważam, że ledwo zdążymy. I właśnie się chłopaki dzwonią, że się zacięli w windzie. Nie! Nie! No jak? Jak? O kurde! Jakie gówno! Co jest grane, ty? Zatrzymuję się pomiędzy piętrami, nigdy! Nigdy, jasne. My coś zepsuliśmy. Dobra, lecimy, pa, pa. Trzymajcie się, Mateusz. Siemano! Tyle razy byłem na tym lotnisku. Nie wiem, czy to dobry misiek dla chłopczyka. Mega słodki. Mam nadzieję, że koledzy się z niego nie będą śmiali w szkole. Bo cała historia z miskiem się bierze z tego, że kiedyś razem z mamą przez Michała dałem im właśnie takie zabawki na Boże Narodzenie i tam był taki misiek. Ja po dwóch latach, jak przyjechałem, to ten misiek był po prostu leżał taki ściurany w piasku. Ja go zobaczyłem, rozumiesz? Woda nie rozpieszcza, ale traktor na lotnisku. To zajebisty patent. Przeszliśmy z bagażami przez lotnisko i... Właśnie będziemy wychodzili. Hello, dzień dobry, hello. Chyba ci nigdy nie ściągasz tych rzeczy? Nie. Chodzimy do Natalii, do pokoju i się pytam, czemu ty tą zasłonę zrzuciłeś? Co ty jakaś nienormalna jesteś? Ona mówi, że to jest moskitiera. Takie mądre. Jezu, taki głupi się czuję teraz. A ja leżałem, potem mówię, po co mi ta zasłona nad tym? Jesteśmy u siostry Alicji na chacie. To jest taki dom sióstr orionistek, czyli właśnie z tego zakonu. To będę pewnie gadał jakieś głupoty i później Ala mi będzie wytykała, no ale trudno. To jest w ogóle miejsce, które zbudowali Włosi wiele, wiele lat temu i one mają tutaj przepięknie. No jakby porównując do tego, jak wygląda w ogóle Kenia, no to popatrz, tylko one same o to dbają, nie? Który numer pokoju? A nie wiem, a. Idziemy na zakupy do galerii handlowej, bo Marcin Dubiel chce wszystkim udowodnić, że pamięta, gdzie jest galeria handlowa. Znam to miasto jak własną kieszeń, moi drodzy. Yeah. Straight right there, yeah? Yeah, just walk straight, run about straight. Okej. Okay. Yeah. Like this. Bo to jest Nairobi, nie? Co? Ja się wygrzewam jak jaszczurka. Super jest w słońcu. Poznacie teraz Kundzie. W jego ręce powierzycie jutro swoje życia. Chyba na imię Kundzia, nie? Czy Kunegunda? No się pisze N. Kunia. Kundzia, to by była na ochłona. If he's sleeping, don't wake him. Hey brother! Oh my god! Long time. It's really good to see you. It's Mateusz. Hello. How are you? And Natalia. Hi. Natalia. Hi. Hi Natalia. How are you? You're good? Yeah. Thank you. Welcome. Yeah, so you just came back from Tanzania? Yeah, I came back around Sorry for waking you up. No problem. Ma dobrą formę, chciałam powiedzieć. A ty co? Skinny, ale a ty co, kurku? Lepszą ja trochę od twojej. Oceniam obiektywnie, Marcin. Ale wiesz, ja kocham twój brzuszek. Nie umiem, ja cię kocham taki. Nie zabolało. I sobie być z Kundzią. I
teraz fanpage'e. Kundzia X Natsu. Albo inaczej, Natsu X, Kundzia X Dubiel. X Tadek. Natsu Kundzia Tadek. A za Tadziochą się stęskniłem, jak na ciebie pacę, wiesz? Za Tadziochą, gdzie jest Tadziocha, gdzie jest Henryk? Yes, it was sure you will win. Yeah, I was sure, but everyone was saying that I'm gonna lose. Everybody. No one believed in me. Yeah. No one. But on the way to airport, I told the sister. But I was sure. I'm sure, was sure you will win. Happy birthday to you. Bravo. Na ile cię zamknęli? Długo siedzisz? Grypsujesz? Chciałem zapytać. Co? Wiesz w ogóle, co to znaczy? Nie. Przysięgam, że spadłem na szczurka. Jak byliśmy w Egipcie i byliśmy na safari. Nie na safari. Nieważne, jeździliśmy po pustyni kładami. I pojechaliśmy do takiej wioski beduńskiej. I jeden taki operator wziął kozę na ręce i ta koza się na niego zesrała. Nie taki mały bobek, ona taką rzadką, obrzydliwą kupą po prostu. Wow. Dobry jest? No, to słodkie bardzo. Gajbisty. Chcesz? Chcesz? Chcesz widzu? Chcesz podnieść jakąś kozę? Nie, wolę ponagrywać. A ja miałem kiedyś kozę w rękach. Mam nawet zdjęcia. Mój poprzedni operator Filipo mi robi. Nie okradał mnie tak. Uważaj, bo cię zaraz tego gimbala spuści na ziemię. To jest mój gimbal. I mój aparat. Aha. I mój obiekt. No, okradasz bardziej. No. No dawaj, no weź. No daj jej, no, nie. Nie? Nie! Czemu? Ej, tu jest wyrobisko, które nie jest wypukłe, tylko wklęsłe. Nie zmieniaj tematu, nakarm kozę. Hop! No daj jej, no! No daj jej! Przestraszyła się przez ciebie, wiesz? Wydaje mi się, że zapomniałem w ogóle powiedzieć, po co my tu jesteśmy, a to jest najważniejsza rzecz, więc powiem wam właśnie teraz. Jesteśmy tutaj dlatego, że Alicja poprosiła nas o nakręcenie filmu. To będzie film, który ona musi później pokazać na... No, muszę sobie przypomnieć. Kapitule generalnej ich zgromadzenia. Chyba tak, chyba dobrze powiedziałem. Każda delegacja właśnie tam sióstr będzie pokazywała jakieś wideo o swoim projekcie, będzie opowiadała o tym projekcie. No i Alicja będzie opowiadała o projekcie Lare, o tym jak on wspiera tutaj ludzi na miejscu, jak wspiera też inne projekty. Więc mamy za zadanie nakręcić coś ala jakiś taki mini dokument. Gotowe, idziemy! Słyszysz, gotowe, idziemy. Gotowe. Idziemy. Idziemy. We need to buy a few things for my son. Okay. Musieliśmy zrobić zakupy, bo Alicja napisała, co będzie potrzebne Dixonowi. Właśnie wypisała tam między innymi bar soap, bathing soap, tissue, powder soap, toothpaste, shoe polish, shoe brush, innerwears, warm maroon jumper. Jeszcze encyclopedia for class 4. I torch. To wszystko mamy chyba. Alicja powiedziała, pewnie wiadomość od Alicji jest taka: torch and an encyclopedia for class 4. No. A to nie chodziło o latarkę, torch to jest latarka, nie chodziło o latarkę i tylko encyklopedię, tylko torch and encyclopedia. A kupiliście latarkę, nie? No ale latarka też mu się przyda. Właśnie stanęliśmy, ja się zastanawiałem po co i widzę tylko napis R. A wiesz co to znaczy, jak jest tutaj miejsce do napełniania lub spuszczania powietrza? Wyjeżdżamy właśnie na inne drogi, zjeżdżamy z autostrady. I co, spuszczamy powietrze? Spuszcza powietrze z opon, bo na autostradzie musi być sztywne. A jak zjeżdżamy z autostrady, to kurwa, zaczyna się przygoda. Będzie tak jechać, Juniek. Nie, on będzie tak. So we're turning off-road mode. Twój operator pije. Ej, w pracy nie piję. Marcin jest sztywniakiem, Marcin nie tańczy nigdy, słuchajcie, nigdy. A jak tańczy, to tylko tak z boczku na bok, bioderkiem malutko. Ej, to jest kola, która ma z boku ten, tak żeby spić, żeby specjalnie było widać logo. Piję kolę, idealna dla influencerów, jak ktoś jest ambasadorem koli. Jeszcze raz. Tutaj jest mail, co nie? Powiedz original taste. Coca-Cola. Original taste. Wyślijcie mi chociaż zgrzewkę, proszę. Ty, tu musiał być jakiś wypadek. Jak jedziemy z Nairobi do Lara albo w drugą stronę, zawsze zatrzymujemy na jedzenie w tym miejscu i prawdopodobnie przez to, że po prostu Kundzia ma, nie wiem, za przywiezienie nas tutaj, nie wiem, obiad może albo coś. Tak nam się wydaje, ale nikt nigdy nie wie, czemu akurat to miejsce, ale jest nawet dobra pizza.
Łukiewika? Ładnie pachnie benzyną. Ja też uwielbiam zapach. Ale zapach pani z Malucha na ale przykład. Ale ludzie generalnie Maluch nie... inny miał zapach. Świeża benzyna jest zajebista. Czy lepsza niż w ministerstwie kawy? Czy lepsza niż w ministerstwie kawy? O kurwa, patrz to, patrz to. O, a co to za mięso? Kawka, ocenka? Nie no, muszę stwierdzić, że jednak w ministerstwie kawy jest lepsza. Jechaliśmy właśnie do Czuka i zaraz wyjdzie Dixon, mój synek. Nie wiem jak to zrobię, ale jakoś przemycę tego misia. Dixona udało mi się pół roku temu wysłać do szkoły z internatem, bo on zawsze mieszkał w tej rodzinie, mogę wam tutaj wrzucić, no która była dosyć biedna. My jej dom kiedyś budowaliśmy, dlatego ja go zaadoptowałem. Ale tam nie były najlepsze warunki do życia, tam jakaś dziwne historie tam były. Więc udało mi się go wysłać do szkoły z internatem i teraz jesteśmy w Czuka. Czuka jest 2 godziny od Lare, czyli od tej miejscowości, wioski, w której mieszkał. No i sobie tu żyje. Chodzi sobie tu do szkoły. Ja tutaj strasznie ładnie jest. Popatrz, jak na warunki szkoły w internacie. Hej! Hej! When did you become so big? Huh? Yeah, still shy. How are you? Do you speak English? A little? Can I hug you? Oh, don't be so shy. Look, I got something for you. Here it is. Will it be okay? Encyclopedia? This is all for you, okay? It's really... Whoa. High five. High five. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. No problem. Uga try. Dziękuję. Dziękuję. Ja dostałem, when I had birthday, he's telling me happy birthday in Polish. Yes, now he's very shy. Yeah, he is very shy, he is. My pata ma rafiki, yeah? Collins. Collins? Friend? Griffin. Yeah, Yeah, this is... What do you want to be? Teacher. Teacher! Can you make a photo? Come, little boy! Bye bye. See you. See you. Bye. See you.